Witajcie wszyscy na moim kanale, czyli Wiejska Zagroda TV. Dzisiaj postarałem się nagrać dla was film. Na pewno zadawaliście sobie pytania, dlaczego przez dłuższy czas nie nagrywałem. Nie nagrywałem dlatego, ponieważ miałem szkołę, sporo nauki i nie miałem czasu po prostu. Ale teraz mam czas i teraz będę miał 2 tygodnie wolnego. To postaram się więcej filmów dla was nagrać, jak tylko będę mógł. A więc jeszcze przed rozpoczęciem mojego filmu zapraszam do pozostawienia łapki w górę, subskrypcji i kliknięciu dzwoneczka, żeby być cały czas na bieżąco na moim kanale ze wszystkimi nowościami. A teraz zapraszam was do oglądania. Dzisiaj sobie omówimy takie... No, powiemy sobie o kurach trochę. Co się zmieniło? No się za wiele nic tu nie zmieniło. Postaram się też więcej filmów nagrywać wtedy, gdy spadnie śnieg. Będzie bardziej ciekawie. No tu są tutaj te białe kury. Okazało się, że są rasy Leghorn. Są to Leghorny. I to jest ta na przykład biała kurka. Kurki znoszą jajka jeszcze. Tutaj też są jeszcze kurki te białe. Kurki wody mają. Ziarna też im nasypałem. Tu jedzą tą ospę, czyli te ześrutowane ziarno. Nic zbytnio nie mam na razie tak do nagrywania. Więc jeżeli macie jakieś pomysły na moje filmy, no to piszcie w komentarzach. I wtedy będę wybierał pomysły, te wasze. I będę nagrywał filmy. A więc śmiało piszcie, jak macie jakieś pomysły na moje filmy. Chętnie poczytam. To podsuniecie mi trochę pomysłów. Trzeba jajka jeszcze pozbierać, bo tu są jeszcze, ale tam kury niosą, to nie chcę ich płoszyć. Później to zrobię. Pozbieram jajka. Tam wróbelki, wróble, czy tam mazurki. Tu bardzo często przysiadują, bo jedzą ziarno od kur. Thank you.
teraz wam może pokażę budkę lęgową dla ptaków. Bo jak tu nie mam zbytnio co do nagrywania, to pokażę wam tą budkę lęgową. A więc zapraszam. Niestety budki lęgowej dla ptaków nie udało mi się nagrać. Ale jak tylko będę mógł, to postaram się nagrać. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli film wam się spodobał, to łapka w górę raz, jeszcze subskrypcja i dzwoneczek. Jeżeli macie jakieś pomysły na inne moje filmy albo pytania, to piszcie w komentarzach. No i widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję, że byliście, że obejrzeliście ten film. I trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam was serdecznie. Do następnego odcinka. Cześć.